Dzień dobry. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy forum ekonomicznego, spotykamy się niewątpliwie w czasie absolutnie szczególnym. W czasie, kiedy cały świat dotknął kryzys o proporcjach, które dawno nie były widziane. Wszystkie odsłony tego kryzysu ze sobą jednocześnie też stoją w pewnej korelacji. I to nie jest dobra wiadomość. Kryzys energetyczny, kryzys inflacyjny, kryzys bezpieczeństwa. Co najmniej trzy takie główne wymiary można nazwać. I spodziewając się, że ten kryzys nadejdzie, bo przecież jego sygnały mieliśmy już rok temu, ponad rok temu w związku z sytuacją na Białorusi, przygotowaliśmy jednocześnie też propozycje, projekty, które miały osłaniać polską gospodarkę, Przygotowaliśmy te projekty, które mają pozwolić też gospodarce wyjść z kryzysu. I tu chcę powiedzieć o dwóch grupach projektów. Pierwsze to te, które dotyczą ludzi. Kryzys zawsze uderza w portfele mieszkańców, a przede wszystkim tych, którzy najmniej mogą, jak mówił mistrz Wincenty, tych, którzy są najbardziej wrażliwą częścią gospodarki najbardziej wrażliwą częścią społeczeństwa. I stąd nasze dodatki osłonowe, tarcza antyinflacyjna, stąd obniżka podatków, najpierw poprzez podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, a potem obniżka podatku do poziomu 12%. To pierwszy zestaw zmian, które wprowadziliśmy po to, aby złagodzić skutki kryzysu dla, dla ludzi. I drugi to to wszystko, co robimy w sferze makro. Czyli staramy się stabilizować finanse publiczne, bo wiemy, że ten perfect storm, jak niektórzy mówią, jak niektórzy makroekonomiści ostrzegają, polega właśnie na tym, że z jednej strony zacina się mechanizm psychologiczny, coraz słabiej działają inwestycje, coraz gorzej działa ten szumpeteriański tygiel. A z drugiej strony mamy do czynienia z zapaścią gospodarczą w głowach ludzi, z psychologią, która skłania do nadmiernej wstrzemięźliwości, zwłaszcza w odniesieniu do ponoszenia ryzyka gospodarczego. To jest naturalne, to obserwujemy od, odkąd obserwujemy cykle koniunkturalne w gospodarce. I dlatego. Ta, ten drugi filar naszej odpowiedzi polegał na przygotowaniu programów inwestycyjnych. Programów inwestycyjnych razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tutaj jest z nami również pani prezes Bata Daszyńska Muzyczka. Przygotowaliśmy razem programy, które tworzą specjalny montaż finansowo, kredytowo, derywatowy, pod realizację projektów infrastrukturalnych, inwestycyjnych, bo wiemy, że właśnie w ten sposób możemy stworzyć koło zamachowe wyjścia z, tego, z tej spirali kryzysu. A więc mamy pierwszą odpowiedź, odpowiedź po stronie e, osób czy, czy, czy ludności i po stronie firm. Dla ludności i dla firm, ale jednocześnie Widać wyraźnie, że ten kryzys jest kryzysem co najmniej ogólnoeuropejskim, a po prostu jest kryzysem, można powiedzieć, globalnym. Dlatego musimy mieć odpowiedź również na poziomie co najmniej europejskim, a najlepiej globalnym. I dlatego tak ważny jest ten wymiar dyskusji w ramach Komisji Europejskiej, aby podejmowała szybko działania. I tu chcę się podzielić z Państwem pewną refleksją. Nie, niezależnie od tego, jak oceniamy Unię Europejską, jedno jest pewne. Proces podejmowania decyzji, zwłaszcza w sytuacji, kiedy szybko zmieniają się okoliczności, okoliczności zewnętrzne jest bardzo powolny. Ta machina, która służy głównie największym, najważniejszym graczom, zacina się wyraźnie. To nie są tylko moje obserwacje. To są także obserwacje wielu mniejszych krajów, między innymi tych, z którymi ostatnio widziałem się w Kopenhadze podczas specjalnego szczytu Bałtyckiego poświęconego polityce energetycznej, polityce klimatycznej. A więc mamy pewien strukturalny deficyt, strukturalną niedoskonałość w procesie podejmowania decyzji. Reakcja potrzebna jest szybka, natomiast sposób reagowania jest bardzo powolny. Ale jednak wspomnę o dwóch konkretnych posunięciach, za którymi od kilku miesięcy bardzo mocno się opowiadamy i staramy się budować koalicję państw, które przekonają Komisję Europejską do zasadności takich posunięć. To po pierwsze zmniejszenie kosztu energii poprzez przynajmniej czasowe obniżenie kosztów ETS, czyli uprawnień do emisji CO2. Dziś to 80 do 90 euro. Cena za megawattogodzinę w dostawie za rok oscyluje oczywiście między no w bardzo dużych widełkach między 500 a 1000 była nawet po 1000 euro. Jest też taniej. Ale wiemy doskonale, że te 60 czy 80 euro, które tam jest zaszyte poprzez specjalnie wkomponowany w cenę energii elektrycznej koszt emisji do uprawnień CO2 jest rzeczywistym kosztem ponoszonym przez gospodarstwa domowe i przez przedsiębiorstwa. I to pierwszy nasz postulat. Drugi dotyczy zmiany mechanizmu kalkulowania cen. Ten nie chcę zanudzać Państwa jakimiś technicznymi opowiadaniami, ale... Jest zasada merit-order, wchodzenia tych źródeł do systemu, które są najbardziej zielone, powiedzmy, i najtańsze, a najdroższe są na samym końcu. I dziś tym najdroższym źródłem energii jest gaz. Są elektrownie gazowe, jest gaz. Kto decyduje o cenach gazu dzisiaj, albo kto je determinuje? Decyduje może na szczęście trochę za dużo powiedziane. Oczywiście jest to Rosja. Czy chcemy być w szponach Rosji dalej, kolejne miesiące, kolejne lata? Kto nam zagwarantuje, że wojna się skończy za kilka tygodni albo za kilka miesięcy, a nie będzie trwała kilka lat? Tego przecież nie wiemy. Musimy przygotować system, który będzie odporny w czasach kryzysu, który może trwać dłużej. Odpowiedzią na ten kryzys jest właśnie taka przebudowa mechanizmu konstruowania cen, w ramach Unii Europejskiej, która doprowadzi do obniżenia tej ceny poprzez wyłączenie poza nawias matematyczny właśnie tych najdroższych źródeł i zgodnie z naszymi propozycjami na przykład wzięcie je do rezerwy strategicznej przez sieci elektroenergetyczne, bo to oczywiście źródła, które są bardzo potrzebne, potrzebne w bilansie energetycznym, potrzebne do stabilizowania, bo... Wiatr nie zawsze wieje, słońce nie zawsze świeci, również w tych krajach, w których jest tych źródeł odnawialnych więcej. A stabilne dostawy energii muszą być zapewnione dla elementarnej stabilności, dla elementarnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństw. Dlatego bardzo mocno apelujemy o to, aby doszło do tej przebudowy szybciej, tu i teraz. Wzywamy do tego razem z coraz szerzej i szybciej rosnącą grupą państw podobnie myślących, like-minded countries, które dopominają się, że dzisiaj musimy działać, bo inaczej będziemy za chwilę mieli potężną zapaść gospodarczą i ten głos tutaj z Karpacza musi również popłynąć do Komisji Europejskiej. Obniżenie cen energii jest dzisiaj racją stanu Unii Europejskiej, racją stanu Polski. Putin, mimo że jego gospodarka coraz bardziej kuleje, a pierwszy, drugi, czwarty i siódmy i szósty pakiet sankcyjny coraz bardziej będą wnikały w gospodarkę rosyjską. To nie jest tak, że mimo wysokich cenzurowców gospodarka rosyjska nie cierpi. Cierpi, ale ten proces, jak mówiłem od samego początku, nie zamanifestuje się od razu. On będzie miał znaczenie dla gospodarki rosyjskiej w dłuższej perspektywie. I dlatego właśnie musimy dzisiaj uzbroić się w instrumenty, które pozwolą przetrwać zimę, jesień, zimę, wiosnę, bo według analiz, które dostaję, widać, że wpływ pakietu, poszczególnych pakietów sankcyjnych będzie coraz bardziej widoczny, ale dopiero właśnie za kilka miesięcy. Jest to gra na czas. Jest to gra na czas, w której Rosja jest, cierpliwym graczem, a my, państwa demokratyczne, państwa Unii Europejskiej, wolna, wolny świat, wolny Zachód, ale przecież nie to Zachód, to jest tylko określenie geograficzne, a chodzi o szerszą definicję państw, chcemy nie tylko przetrwać, obronić się, chcemy wygrać i chcemy pomóc Ukrainie obronić niepodległość, obronić suwerenność. A jaki, jaki może być ten następny, Plan Putina. Chcę przed tym przestrzec, bo widzę jego symptomy. Otóż Ukraina bardzo dzielnie, bohatersko trzeba rzec i z podziwem walczy na polu bitwy. I walczy bardzo ofiarnie, ponosząc ogromne ofiary, ale walczy skutecznie. Na szczęście walczy skutecznie. W związku z tym, następny plan Rosji, to rzucić na kolana gospodarkę ukraińską, społeczeństwo ukraińskie poprzez doprowadzenie do bankructwa. Państwo ukraińskie, będące w stanie wojny, można sobie wyobrazić, że ma ogromne kłopoty ze ściąganiem podatków. I wcześniej oczywiście było to państwo bardzo niedoskonałe, ale co zresztą też jest bardzo ciekawe, że jak bardzo ci obywatele, ci wszyscy Wszyscy Ukraiń, Ukraińcy, patrioci ukraińscy bronią tego państwa, które było bardzo dalekie od doskonałości, ale to tylko taka dygresja. Nie wiem, czy dla wielu mieszkańców Zachodu Latej i Netflix nie byłoby ważniejsze od obrony ich państw, ale to też tylko taka mała dygresja. Natomiast. Oklaski. Natomiast. Natomiast. Bankructwo państwa ukraińskiego może stworzyć zupełnie inne okoliczności. I dlatego dziś głośno wzywam także Unię Europejską do realizacji naszych zobowiązań podjętych na czerwcowej Radzie Europejskiej. Dziś wzywam do przekazania tych środków pomocowych, zresztą nie tylko grantowych, także pożyczkowych. Unia Europejska nie jest zbyt szczodra, mimo że tam na wschodzie giną ludzie za wolność i bezpieczeństwo Zachodu. Nie po raz pierwszy zresztą, jak wiemy z naszej historii. Ale dzieje się tak, ponieważ na Zachodzie również prawdopodobnie też zachodzi pewna ewolucja myślenia, patrzenia na ten konflikt. Trudno jest oprzeć się opinii publicznej Zachodu, która domaga się dostaw broni, domaga się przynajmniej werbalnej, politycznej, dyplomatycznej obrony suwerenności Ukrainy. Ale czy następnym planem niektórych stolic zachodnioeuropejskich i oczywiście na 100% planem Moskwy nie jest rzucenie na kolana Ukrainy poprzez odcięcie Ukrainy od jakiegokolwiek zasilania finansowego z Zachodu? Zostawię Państwa z tym pytaniem, bo nie znam oczywiście odpowiedzi i mam nadzieję, że ta teza jest za daleko idąca. Ale niestety widzę pewne działania i chciałbym, żeby. To forum, forum w Karpaczu, które jest przecież tak ważnym, opiniotwórczym, także forum przeniosło tę myśl, albo przynajmniej tę wątpliwość na inne fora, aby zakłócić wygodę podejmowania ewentualnie takich decyzji w stolicach państw europejskich. Zakłócić ją, ponieważ tu i teraz rozgrywa się na naszych oczach rzeczywiście historia. Historia przyspieszyła, i musimy po zderzeniu z tą górą lodową, jaką w postaci szantażu gazowego Putina, musimy znaleźć odpowiednią odpowiedź, właściwą odpowiedź. Właściwą odpowiedzią musi być przebudowa polityki energetycznej i klimatycznej, bo nie można przecież przeprowadzając ciągle to samo doświadczenie, spodziewać się ciągle innego rezultatu. Jest to wysoce nieracjonalne. A Unia Europejska dzisiaj zachowuje się właśnie tak. Niemcy chcą likwidować atom. Unia Europejska cały czas posługuje się tymi narzędziami polityki klimatycznej. Jak gdyby nic się nie stało, tak dalej być nie może. Musimy wstrząsnąć wspólnie. Również robimy to razem z innymi stolicami świadomością państw Unii Europejskiej, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie doprowadzić do zmiany. Do zmiany myślenia w Unii Europejskiej. Mówiłem o energii, o polityce klimatycznej. Chcę powiedzieć kilka zdań o inflacji. To hydra gospodarcza, z którą świat zachodu nie miał do czynienia od co najmniej 50 lat. W Niemczech mówi się o inflacji, która może być za chwilę najwyższa od 70 lat, czyli praktycznie od okresu powojennego. Niektóre państwa realizują Wysokie, tak wysokie odczyty inflacji, że nigdy takich nie miały w historii, albo jedne z najwyższych w historii. Również i w Polsce inflacja jest najwyższa od dwudziestu kilku lat. To potężny problem, ale bez tych tarcz, o których powiedziałem, moglibyśmy się dzisiaj mierzyć z tym, co staje się powoli doświadczeniem wielu państw świata. Nie tylko z inflacją, ale ze stagflacją czyli z, z, taką, z taką sytuacją makroekonomiczną, która z jednej strony jest wysoce stagnacyjna, oznacza sytuację recesyjną lub stagnacyjną, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, przy jednocześnie utrzymywającej się uporczywej, wysokiej inflacji. To byłby scenariusz bardzo niebezpieczny i tego scenariusza dzięki, również dzięki naszym tarczom. Udało się uniknąć dzięki szybkiej reakcji na inflację, udało się uniknąć, i te nasze działania będziemy kontynuować, patrząc jednocześnie na stabilność finansów publicznych. Bo kiedy ekonomiści mówią o perfect storm, o sztormie doskonałym, to mają na myśli nie tylko te czynniki psychologiczne, energetyczne, klimatyczne, nie tylko te dotyczące inwestycji, ale także parametry dotyczące systemu finansowego, stabilności systemu bankowego, długu publicznego, deficytu publicznego i stabilności kursów walutowych. I my dzisiaj jesteśmy po bezpiecznej stronie mocy, ale widzimy rosnące napięcia, gigantyczne napięcia w strefie euro. Nie jest żadnym, żadną tajemnicą, że jedna polityka monetarna dla tych krajów, które już dzisiaj rejestrują rekordowe odczyty inflacji, i ta sama polityka pieniężna w krajach, które mają zupełnie inne problemy. Bardzo niski wzrost gospodarczy i znacząco cały czas niższą inflację, jak chociażby Francja, jest bardzo trudna do utrzymania. Bo one size does not fit all, jeden rozmiar buta, jak to się mówi, nie pasuje wszystkim. Co jest dobre dla Hiszpanii i dla Włoch, jest niedobre dla Niemiec, dla Holandii. I innych krajów. A dzisiaj ten dylemat uległ jeszcze pogłębieniu, ponieważ jeśli dojdzie do znaczących podwyżek stóp procentowych w Europejskim Banku Centralnym, a tego chcą kraje północy, tego dopominają się coraz bardziej oszczędne, oszczędzające kraje północy, to dojdzie jednocześnie do podniesienia kosztów obsługi długu w krajach południa. I przypomnę tylko, że kraje południa po kryzysie covidowym, z którego przecież dopiero się wszyscy staramy wydostać, osiągnęły kolejne rekordy. To już nie tylko Grecja z długiem przekraczającym znacznie 200%, faktycznie całym długiem, ale także Włochy z długiem przekraczającym 160%, także Belgia należąca do tej grupy państw północnych, ale z długiem przekraczającym, 130% Francja, Hiszpania z długiem przekraczającym 100% PKB. To potężne zagrożenie dla ich budżetów, ponieważ dziś koszt obsługi długu oscyluje wokół, wokół, wobec, wokół 1%. Co będzie, jeśli poszybuje w kierunku 3, 4, 5%? Wystarczy sobie prosto, matematycznie przeliczyć całą wartość ich długu przekraczającą wysokość PKB i a, wyjdziemy na łączny poziom kosztów obsługi tego długu, który zresztą powiem w przyszłym roku także i dla Polski będzie znacząco wyższy, stąd musimy dokonywać różnych oszczędności. Ale chcę też na koniec zaapelować. Tutaj siedzi na sali i słucha mnie na pewno wielu przedsiębiorców, menadżerów, szefów firm. Wchodząc w ten czas szczególny, nie ma co udawać, że nic się nie dzieje w rachunkach wyników firm. To czas, kiedy wszyscy powinni zwrócić, powinniśmy zwrócić uwagę na oszczędności energetyczne w naszym, w naszym rachunku. Tak, państwo polskie już wkrótce, tutaj jest ze mną pan premier Henryk Kowalczyk, dyskutujemy często o różnego rodzaju instrumentach, które mają wesprzeć produkcję żywności poprzez obniżkę kosztów nawozów, a bierze się to? te wysokie ceny nawozów z bardzo wysokich cen gazu. I dyskutujemy o tym, jak pomimo tych cen gazu skonstruować system dopłat i jednocześnie zachęt dla przemysłów energochłonnych energo po to, aby nie wstrzymały do końca swojej produkcji. Takie dylematy dzisiaj mamy do, roz do rozstrzygnięcia. I owszem, będziemy w najbliższym czasie proponować dla co najmniej kilkuset przedsiębiorstw, dużych, średnich i największych, w tym także tych, które produkują nawozy, specjalny pakiet dla przedsiębiorstw energochłonnych. Specjalny pakiet, który będzie kolejnym pakietem pokrytym z budżetu państwa polskiego. I znowu, musimy mieć na ten pakiet zgodę ze strony Komisji Europejskiej. Musimy mieć zgodę szybko, bo bez tej zgody możemy być my i te przedsiębiorstwa, które otrzymają wsparcie finansowe oskarżone wkrótce o to, że udzielamy nieuprawnionej pomocy publicznej. Aby tego uniknąć, znowu będziemy dopominać się szybkiej reakcji ze strony Unii Europejskiej. A my przygotujemy odpowiednie instrumenty po to, aby co najmniej tych kilkaset przedsiębiorstw w Polsce, tych, które w sposób oczywisty należą do grupy przedsiębiorstw energochłonnych, mogły przynajmniej częściowo skompensować, bardzo wysokie koszty energii w swoim rachunku wyników. To jest państwo aktywne. To jest państwo działające w czasie kryzysu. To jest inny model państwa niż ten, który po kryzysie sprzed parunastu lat, który przecież na tle dzisiejszego kryzysu wygląda jak mały kapuśniaczek, drobna mrzawka w porównaniu do wielkiej nawałnicy i burzy. A jednak wtedy. Posługiwano się zupełnie innymi mechanizmami walki z tamtym kryzysem. Mechanizmami bardzo tradycyjnymi. Wzrosło bezrobocie, w związku z tym doszło do, w ten sposób do zduszenia inflacji, nawet do poziomu deflacji. Tak, to prawda, była deflacja, ale właśnie jednocześnie bezrobocie urosło z powrotem do wysokiego dwucyfrowego poziomu i przekroczyło 2 miliony 300 tysięcy mieszkańców. Nie jest trudno zdusić inflację właśnie takimi sposobami: dusząc popyt, wzrost bezrobocia, bardzo niski przyrost albo, re, albo wysoki, re, albo znacząco ujemny przyrost, znacząco ujemne stawki wynagrodzeń, rok do roku liczone, wtedy natychmiast spada popyt, spada inflacja. Nie chcemy posługiwać się takimi metodami. To były metody naszych poprzedników, które doprowadziły do bardzo, wysokiej, bardzo wysokiego bezrobocia. My chcemy przejść tą orlą, percią w inny sposób, zachowując wysoki poziom zatrudnienia, bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej strony rzeczywiście w najbliższych kwartałach do, doprowadzić do obniżenia poziomu inflacji, który jest bardzo która jest bardzo wysoka i niebezpieczna dla naszej gospodarki. Szanowni Państwo, podsumowując te wszystkie refleksje dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, chcę powiedzieć, że jestem przekonany o tym, że polska gospodarka, choć nie przejdzie tego kryzysu całkowicie suchą stopą, wyjdziemy z niego obronną ręką. Wyjdziemy obronną ręką, ponieważ. Z jednej strony stabilność finansów publicznych na to pozwala, z drugiej strony ziarna inwestycji, które zasialiśmy poprzez program inwestycji strategicznych, te dziesiątki miliardów inwestycji będą procentowały w kolejnych latach. I przedsiębiorcy o tym wiedzą, że idzie duża fala zamówień, można powiedzieć, publicznych, samorządowych, finansowana, refinansowana z, z długu publicznego. I ona będzie kołem zamachowym przyszłych, przyszłego wzrostu gospodarczego. Ale jednocześnie ten trzeci komponent, czyli regulacyjny komponent europejski, tu i teraz jest potrzebny jako instrument wychodzenia z kryzysu dla całej Europy. A my jesteśmy częścią całej Europy. I dlatego wzywamy głośno Komisję Europejską do bardzo szybkiego działania, bo Rzeczywiście zderzyliśmy się z okolicznościami dramatycznymi. Nie możemy pozwolić Ukrainie nie wygrać tej wojny, przegrać tę wojnę, bo wiemy, że wtedy ta, ten trzeci element, o którym wspomniałem na samym początku, czyli bezpieczeństwo, kryzys bezpieczeństwa, będzie zagrożony. A bezpieczeństwo jest przecież fundamentem wszystkich działań jest początkiem wszystkiego, bo bez tego nie ma ani odważnych decyzji gospodarczych, ani normalnego planowania gospodarczego, ani po prostu normalnego życia. I dlatego z tymi życzeniami, abyśmy potrafili skonstruować odpowiedni pakiet razem z Unią Europejską, pakiet wyjścia Unii Europejskiej z tej niezwykle błędnej w założeniach polityki energetycznej. Tej polityki, która. Dzisiaj komentatorzy, którą dzisiaj komentatorzy niemieccy nazywają polityką w ruinie, niemiecką polityką w ruinie, gazową, zwłaszcza gazowego uzależnienia od Rosji. Życzę, żebyśmy ten pakiet wspólnie z Unią Europejską, z Komisją Europejską szybko potrafili skonstruować, bo w ten sposób oprócz tych różnych trudnych scenariuszy, które są przed nami, widzę także ogromne szanse na szybkie, stosunkowo szybkie przejście przez ten kryzys w najbliższych miesiącach i kwartałach. Ale musimy to zrobić razem, razem z Wami, przedsiębiorcami w tym wspólnym mikro-makroekonomicznym planie i razem z Unią Europejską, która jest jednym z głównych regulatorów we wszystkich państwach członkowskich, także w Polsce. Dziękuję bardzo.